Damy ze kochatki. Dzisiaj filmik o czosnku niedźwiedzim, czyli pierwszej takiej wiosennej nowalijce. We kochatce mamy już go sporo. Wszystko na ekologicznym miejscu. On zaczyna kwitnąć i teraz jest ostatni moment, żeby go zebrać i zrobić z niego przetwory. My robimy między innymi herbatki suszone, czyli suszymy czosnek niedźwiedzi jako herbata, ewentualnie przyprawa, plus ubijamy go coś w rodzaju kiszenia z szarą solą kłodawską. Ma on ważność nawet rok czasu. W zimnym miejscu trzeba przechowywać i dodawać do sałatek, kanapek, różnego rodzaju, można robić pesto. Wiele, wiele ciekawych przepisów jest w internecie, można sobie poczytać. Oczywiście z czosnku niedźwiedziego można robić jeszcze nalewki, która jest dobra między innymi na sprawy trawienne czy na ciśnienie. I to na ten moment wszystko. Miejmy nadzieję, że jeszcze z filmikami powrócimy. Dziękuję. Pozdrawiam ze kochatki.